Dlaczego tak istotne jest, aby wpływać na swoje przekonania i przekonania innych? Jak pozbyć się pułapki opinii, które ktoś nam zasiał w głowie? Jak oddzielić fakty od mitów dotyczących sprzedaży? W tym filmie poruszymy temat przekonań. Subskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco. Jeżeli masz jakieś przekonanie, z którym masz problem, wpisz je w komentarzu, rozpracujemy je dla Ciebie. Popracujemy sobie dzisiaj nad przekonaniem, że sprzedawcą trzeba się urodzić. Jest to dosyć powszechne przekonanie, jakaś opinia, która panuje na rynku. I pytanie jest takie, czy rzeczywiście tak jest naprawdę, że no, sprzedawcą trzeba się urodzić. Można by powiedzieć równie dobrze, że biegaczem też trzeba się urodzić, że dobrym prawnikiem też trzeba się urodzić, albo że zawodnikiem MMA trzeba się urodzić. Krzysiu, no biłeś dzieci już w przedszkolu, w żłobku, potem jak poszedłeś do gimnazjum też prześladowałeś dzieci i Ty na pewno będziesz profesjonalnym zawodnikiem MMA, który będzie walczył w klatce, bo po prostu agresję to masz we krwi. Jest to pewna obiegowa opinia i pytanie, z czego ona wynika i czy to rzeczywiście jest opinia, czy to jest fakt. Oczywiście nikt mi nie powie, że osoba, która zaczyna biegać sobie 15 minut dziennie w wieku 30 lat jest w stanie dojść do takich efektów jak Usain Bolt w bieganiu, natomiast to nie definiuje tego, czy nie możemy przygotowywać się do maratonów, czy nie możemy uprawiać triatlonu. Są oczywiście pewne przeciwwskazania do tego typu sportów i bardzo podobnie jest w sprzedaży. Traktujemy kompetencje handlowe jak kompetencje profesjonalnych sportowców. Zresztą stosujemy zasady mistrzowskiego treningu, o których można więcej poczytać w linku poniżej. I z czego to wynika i jak sprawdzać, czy mamy do czynienia z faktem, czy mamy do czynienia z jakąś obiegową opinią, która jest nieprawdziwa. Pierwsza rzecz to jest, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, kto tak twierdzi i czy ta osoba jest ekspertem. No bo jeżeli mamy znajomych, którzy mają dobre efekty w sprzedaży i oni twierdzą, że no sprzedawcą trzeba się urodzić, super, to tak samo możemy powiedzieć, że no Husseinem Boltem trzeba się urodzić, tylko pytanie, ile musimy czasu wybiegać, ile czasu musimy zajmować się handlem, sprzedażą, ile czasu musimy poświęcić na budowę kompetencji miękkich, żeby dowiedzieć się, czy mamy te geny sportowca, którym chcemy być. Druga rzecz to jest, powinniśmy sobie zadać to kolejne pytanie, które pojawiało się w poprzednim wideo. Skąd wiesz? I co to tak naprawdę znaczy, że trzeba się urodzić sprzedawcą? Pytanie, kim jest sprzedawca, tak? Bo nie możemy porównywać kompetencji potrzebnych do tego, żeby obsługiwać kasę na stacji benzynowej albo podawać towary w małym sklepiku z kompetencjami osoby, która rzeczywiście aktywizuje sprzedaż, która dzwoni do klientów, która umawia spotkania, która spotyka się z klientami, która domyka transakcje, negocjuje warunki itd., itd., itd. Więc najpierw powinniśmy sobie zdefiniować, co to dla nas znaczy być sprzedawcą. Jeżeli mamy przekonanie w postaci, powiedzmy, chciałbym, nie nadaje się na super sprzedawcę, no to powinniśmy sobie zdefiniować, co to znaczy być super sprzedawcą. Czy mamy sprzedawać za miliony złotych, miliony dolarów jakiś towar, czy mamy po prostu zarabiać 10-15 tysięcy miesięcznie pensji, wykonując swoje obowiązki, które i tak definiuje nam firma, które definiuje nam szef. I jedyną formą sprawdzenia, czy jesteśmy urodzonym sprzedawcą, jest zacząć sprzedawać, zacząć spotykać się handlowo, zacząć po prostu robić, wykonywać zadania, ponieważ nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy jesteśmy urodzonym zawodnikiem MMA, czy jesteśmy urodzonym biegaczem po określonej ilości treningów. Jedni mówią, że to musi być 10 tysięcy godzin, inni mówią, że wystarczy, aby to sprawdzić, około 200-300 godzin. Nie wiem, natomiast jeżeli do tej pory ktoś nie spotykał się z klientami, nie wykonywał telefonów, nie zdobywał tych klientów, to jest tylko jeden sposób, żeby sprawdzić, czy jesteśmy zawodnikiem, czy jesteśmy osobą, która chciałaby być handlowcem, ale nie ma wystarczająco samodyscypliny, samozaparcia, żeby nawet to zweryfikować. Inne przekonania wpisujcie w komentarzach, będziemy je rozpracowywać na bieżąco. Maciej Koper, Zawodowy Sprzedawca. Czołem!